przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że dostrzegamy nierównomierny rozwój województwa i to, że są obszary, które można określać jako te motory napędowe rozwoju, takie miejsca, które stanowią o sile gospodarki, ale są też takie miejsca, które no, radzą sobie słabiej, trudniej jest tam uzyskiwać efekt w postaci takiego wyraźnego rozwoju gospodarczego. Stąd pomysł na to, żeby zbudować specjalny program i zaoferować różne działania, różne narzędzia, które pomogą lokalnym społecznościom pokonać bariery i wejść na taką ścieżkę, mamy nadzieję, trwałego rozwoju. Wzięliśmy pod uwagę bardzo wiele czynników, które mogą opisywać sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Te czynniki zestawione wspólnie pokazały, w których gminach naszego województwa, bo to na poziomie gmin wyznaczamy granice specjalnej strefy włączenia, występuje najwięcej deficytów w takich obszarach jak chociażby jakość infrastruktury, potencjał gospodarczy, również demografia, czy też dostęp do usług publicznych. Ważnym czynnikiem, który też decydował o wyznaczeniu specjalnej strefy włączenia, była spuścizna po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Te miejscowości, które no, jednak stykają się z problemem społeczności, które funkcjonowały wcześniej w obszarze państwowych gospodarstw rolnych, dzisiaj przeżywają nadal po kilkudziesięciu już latach od upadku państwowych gospodarstw rolnych problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić. Ten splot czynników dał efekt w postaci wyznaczenia obszaru województwa, który obejmuje dzisiaj ponad 60 gmin, czyli większość gmin naszego województwa i obszar, który zajmuje około 2/3 naszego województwa. Województwo nie rozwija się równomiernie, ma na to wpływ położenie głównych ośrodków miejskich, głównych ośrodków wzrostu na granicach województwa, w miejscach jakby skrajnych, bo Szczecin leży na północno-zachodnim krańcu województwa, Koszalin w tym układzie miejskim z Kołobrzegiem i z Białogardem leży na północno-wschodnim skraju województwa i taka duża część województwa zlokalizowana centralnie jest pozbawiona większych ośrodków miejskich, a te większe ośrodki miejskie warunkują i rozwój i oferują dostęp do usług publicznych, zwłaszcza tych wyższego rzędu, a tego rodzaju oferty dzisiaj nie jesteśmy w stanie zapewnić mniejszym miejscowościom, wsiom tej centralnej części województwa. Program zaoferuje dedykowany, wyraźnie zaplanowany tylko i wyłącznie dla specjalnej strefy włączenia, dla tego obszaru działania. I one będą kierowane nie tylko do samorządów lokalnych, ale również do tych podmiotów, na przykład organizacji pozarządowych, czy też również przedsiębiorców, którzy działają na terenie specjalnej strefy włączenia.